Shalom Aleichem! Jesteście tam? No przecież wiem, że jesteście. Fascynujący temat biorę dzisiaj na tapet. Małżeństwo i przepis na udane małżeństwo. Usiądźcie wygodnie, mam nadzieję, że będzie miło. Małżeństwo to trudny temat, ale ja mam dużo doświadczenia. Można o nim opowiadać w sposób fascynujący. Ja dzisiaj nie podejmę się omawiania każdego aspektu małżeństwa. Będzie to podcast raczej instruktażowy. Jaki jest przepis Żydów na udane małżeństwo? Dlaczego nie ma wśród religijnych Żydów prawie w ogóle rozwodów? Nie zrozumcie mnie źle. Rozwody są, ale mówimy o... Zajrzyjmy w statystyki. Ludzie uwielbiają statystyki. W religijnych żydowskich środowiskach blisko 85% ludzi jest w związku małżeńskim. Poziom rozwodów plasuje się na poziomie, uwaga, zaledwie 9%. Co mówi judaizm w temacie przepisu na udane małżeństwo? W księdze Hioba możemy znaleźć informację, że ujrzymy nasz dom, w którym panuje pokój i nic w nim nie brakuje. Talmud w traktacie Javamos na stronie 62b odnosi się do tego, mówiąc, że ten, kto kocha swoją żonę, kto szanuje ją bardziej niż szanuje samego siebie, właśnie on ujrzy swój dom, w którym panuje pokój i nic w nim nie będzie brakowało. Jak widzicie, przepis na szczęśliwe małżeństwo jest bardzo prosty. Procent rozpadu małżeństw w środowiskach niereligijnych dzisiaj jest niesamowicie wysoki, bo w Stanach Zjednoczonych plasuje się na poziomie aż 48%, w Polsce natomiast jest to około 32%. Jaki jest tego powód? Jest tylko jeden. Upośledzone postrzeganie miłości. Bardzo zakrzywione postrzeganie miłości. Ludzie wyznają miłość drugiej osobie, ale w rzeczywistości kochają samych siebie, a nie drugą osobę. Tą drugą osobę widzą za to jako kogoś, kto będzie wypełniał ich potrzeby i zachcianki. Mam cię po to, żebyś zapewniała mi przyjemności i zadbała, że mi nic nie brakuje. To jest właśnie upośledzone postrzeganie tego, czym jest miłość do drugiej osoby. Spoidłem małżeństwa za to jest prawdziwa miłość. Miłość nie do siebie, a do drugiej osoby. Jak rozróżnić te dwa rodzaje miłości, prawidłową i zakrzywioną? Poprzez obserwacje i odczucia. Jeśli odkładasz na bok swoje potrzeby i pragnienia z szacunku dla drugiej osoby i nie powoduje to u ciebie frustracji i złości, to jest to właśnie prawidłowe postrzeganie miłości i wasza miłość będzie kwitła i się rozwijała. Ta zakrzywiona miłość natomiast będzie się bardzo złościła, jeśli będziecie wielokrotnie poświęcać swoje pragnienia z szacunku dla potrzeb waszej drugiej połówki. Żydowscy mędrcy dali przepis na szczęśliwe małżeństwo. Szanuj swoją drugą połowę bardziej niż szanujesz siebie. Zdradzę wam jeszcze jeden żydowski sekret. To, o czym wam opowiem, nie odnosi się tylko do Żydów. To uniwersalne wartości, które działają w każdym środowisku bez względu na wyznanie, kulturę czy tradycje. Studiując tematykę małżeństwa, znalazłem historię hasycką w swoich zapiskach i bardzo chciałbym się nią z wami podzielić. Jest to na pewno jedna z moich ulubionych historii, zdecydowanie top 10 historii hasyckich, jakie w życiu słyszałem. Jest to opowieść hasycka, która jak zawsze ma za zadanie uczyć w sposób łatwy, przystępny, a w tym wypadku nawet i humorystyczny i na luzie. Historia ta opowiada o tym, jak hasyt, rabina dynastii Gur, chciał się pozbyć swojej nieznośnej żony. Gotowi? To jedziemy. Do Gerer Rebe pewnego razu przyszedł jego hasyt o imieniu Meir. Przyszedł poradę i usłyszeć opinię swojego rabina na tematy, jakie go nurtują. Przyszedł porozmawiać o obecnej sytuacji w jego domu i małżeństwie. Hasyd Meir usiadł z Rebe przy stole i mówi: Rebe, nie daję rady. Moja żona nie daje mi żyć. Non-stop się kłócimy. Ciągle mamy jakieś wojny w domu. Wszystko się jej nie podoba. Dużo pracuje, źle. Dużo się uczę Tojra, źle. Bez przerwy ma do mnie pretensje. O wszystko, Rebe. Powiedz, co mam robić, Rebe? Co robić? Mam już dosyć tej baby. Gerer Rebe spojrzał na swojego hasyda i mówi: trudna sytuacja. Nie wygląda to dobrze. Pokój między żoną a mężem jest nakazem Tojra.
Więc każdego dnia, jak się kłócicie, popełniacie grzech o bardzo ciężkiej wadze. Trzeba temu jakoś zaradzić. Pomyślmy razem, co możemy zrobić. Jak myślisz, Meir? Co można zrobić w takiej sytuacji? Hosyt westchnął, opuścił wzrok i z ogromnym smutkiem mówi do swojego rabina. Nie ma wyjścia, Rebe. Nie możemy żyć w grzechu. To, co się dzieje, jest straszne. Nie mogę jej znieść, Rebe. Nie chcę z nią mieszkać. Nie chcę mieszkać z tą babą. Nie chcę, żeby była blisko mnie. Nie mogę znieść tej baby, Rebe. Czas już się rozwieść. Gerer Rebe przyznał mu rację, pomógł mu spisać get, czyli wymagany przez prawo żydowskie list rozwodowy, w którym spisane są warunki rozwodu i sama informacja, że kobieta jest rozwiedziona i może się ożenić z kim chce od tej pory. Hasyt zabrał dokument, poszedł do domu przeprowadzić rozmowę z żoną i się rozwieść. Dwa dni później Meir przyszedł do rabina z samego rana przed modlitwą poranną Szachris i krzyczy od progu. Rebe, Rebe ratuj! Rebe ratuj, bo ta baba mnie wykończy! Chciałem się pogodzić, chciałem rozstać się z nią w zgodzie, chciałem się rozwieść, bo nie mogę już jej znieść, nie mogę znieść jej obecności. Dałem jej list rozwodowy, a ona go podarła i powiedziała, że się nie rozwiedzie, za nic w świecie. Rebe, jej złość i bezczelność nie zna granic. Będę teraz tkwił u boku tej paskudnej baby do końca życia. I zapewniam cię, że koniec życia może nadejść szybko dla mnie, jeśli czegoś nie wymyślę. Gerer Rebe westchnął i powiedział. Meir, teraz pójdziemy na poranną modlitwę. Ja pomyślę i może Hashem nam podpowie w czasie modlitwy, co robić w takiej sytuacji. Hasyd modlił się w wielkim skupieniu. Podobnie Gerer Rebe. Po modlitwie Rebe wygłosił wykład z mądrości Tojry i zaraz po wykładzie wziął Meira za rękę i mówi: chodź Meir, mam rozwiązanie twojego problemu. Dostałem je prosto z nieba. Twoje problemy już niedługo odejdą w zapomnienie, Meir. Siadaj i słuchaj. Meir, Gemora, Talmud uczy, że jeśli ktoś zobowiąże się wykonać ważną mycwę i wykręci się od jej wykonania, to karą za taki czyn jest śmierć jego żony. Słuchaj mnie teraz uważnie, Meir. Jutro mamy spotkanie Rady Gminy. Będziemy ustalać płatności i rozmawiać o finansach gminy. Będziemy szukać daroczyńców, którzy mogą dać poważne sumy pieniędzy jako datek, bo trzeba pomóc biednym ludziom i zasilić nasz fundusz pomocy charytatywnej. Meir, słuchaj uważnie. Na spotkaniu zobowiążesz się, żeby dać dużą sumę pieniędzy, która zasili nasz fundusz charytatywny. Na drugi dzień przyjdą do ciebie ludzie zajmujący się finansami i będą chcieli odebrać ten datek od ciebie, a ty im go nie dasz. Wygonisz ich i nie wywiążesz się z zobowiązania. Za karę, jak mówi Talmud, twoja żona umrze i twoje problemy zostaną rozwiązane raz na zawsze. Meir, idąc za radą swojego rabina, poszedł na spotkanie, zobowiązał się dać ogromny datek na cele charytatywne i wykonać mycwę pomocy biednym dzięki temu. Na drugi dzień Hasyd Meir, widząc przedstawicieli funduszu pomocy charytatywnej w drzwiach, mocno się uśmiechnął i wygonił ich ze swojej posiadłości, krzycząc, żeby nigdy już nigdy przenigdy nie wracali, że nie da im żadnych pieniędzy. Meir z wielkim uśmiechem wszedł do kuchni, spojrzał na żonę i czekał, aż żona padnie na podłogę. Czekał i czekał. Dzień czekał, dwa, trzy, tydzień i nic. Żona jak żyła, tak żyje. Meir stracił całą nadzieję. Postanowił iść do rabina i sprawdzić, co się dzieje. Rabin przecież nie mógł się mylić. Przyszedł do rabina, usiadł przy stole i Rebe zapytał. No Meir, jak się sprawy mają? Jak twoje życie? Jak dom? Rodzina? Ach, Rebe, westchnął Meir. Nie zrozum mnie źle, ale coś jest nie tak z tą twoją radą. Moja żona nadal żyje. Rabin zapytał. Meir, zrobiłeś jak ci kazałem? Zobowiązałeś się dać datek na cele charytatywne i tego nie zrobiłeś? Rebe, pewnie, że tak. Nawet ludzi z funduszu charytatywnego pogoniłem i kazałem im nigdy nie wracać. Żona jak żyła, tak żyje, Rebe. Nie wiem, co robić. Rabin chwilę pomyślał i mówi do Hasyda. Oj, Meir, wszystko jest jasne.
Śmierć żony za niewykonanie mycwy, do której się zobowiązałeś, ma być karą dla ciebie, a nie nagrodą, Meir. Słuchaj mnie uważnie. Trzeba zrobić tak. Pójdziesz kupić świeże kwiaty na szabos i dasz je żonie, jak mówi tradycja. Pomożesz jej sprzątać i przygotować dom na szabos. Zajmiesz się dziećmi codziennie przynajmniej przez 2 godziny. Po modlitwach porannych w poniedziałek zabierzesz żonę na spacer do parku. Od teraz musisz być dla niej miły i wyrozumiały, pomagać jej i wspierać we wszystkim. W ten sposób kara zostanie wykonana. Kilka miesięcy później Rebe spotyka Meira po modlitwach w synagodze i pyta: Nu Meir, was magst du? Co u ciebie, Meir? Jak się sprawy mają? Nie widziałem ciebie bardzo długo. Nigdy nie przyszedłeś opowiedzieć, jak się sprawy mają. Oj, Rebe, co za wspaniałe życie mam. Wszystko jest idealne. Każdy dzień jest cudowny. Zasypiamy z uśmiechem i budzimy się z uśmiechem. Chodzimy z żoną na spacery, pomagam jej, rozmawiamy, śmiejemy się razem, bawimy się z dziećmi razem, nawet gotujemy razem, Rebe. Kupuję jej ulubione kwiaty co szabes, pomagam jej przygotować dom na szabes. Nie możemy się od siebie oderwać, Rebe. Spędzamy każdą chwilę ze sobą. Rebe jest cudownie, jest naprawdę cudownie. Rebe spojrzał na swojego hasyda, uśmiechnął się i rozbawiony powiedział: Meir, teraz bez chwili zwłoki, biegnij jak najszybciej do ludzi od funduszu charytatywnego i daj im datek, do którego się zobowiązałeś, bo wisi nad tobą straszna kara, Meir. Gerer Rebe klepnął Meira w ramię i odszedł z uśmiechem. Od teraz każdy już wie, jaki jest przepis na udane małżeństwo. Szacunek i zrozumienie dla drugiej osoby. Dajcie znać w komentarzach, jak się podobała opowieść hasycka i jaki jest wasz przepis na udany związek. Bezrat Hashem, do następnego razu, do usłyszenia w tajemniczym świecie Żydów. Lachaim.